Cześć. Dzisiaj nagram wideo prezentację tego Dodge Chargera z 2016 roku. Zaprezentuję wnętrze i wyposażenie. Posłuchamy dźwięku silnika oraz brzmienia wydechu. O prezentowany dzisiaj samochód dba Mark Auto w Warszawie. Zacznijmy od uruchomienia silnika. A tak wygląda Charger z włączonymi światłami. Zobaczmy więc, jak prezentowany Dodge wygląda w środku. Samochód jest w ciągu eksploatacji, nie był jakoś specjalnie szykowany do nagrania. Posiada on elektrycznie sterowane siedzenia. I jak widzimy od razu, wszystkie elektryczne szyby, oczywiście również lusterka. Fajna, obszyta grubą skórą kierownica z grubym wieńcem. Sterowanie telefonem, tempomat. Oczywiście automatyczna skrzynia biegów, gniazdko, klimatyzacja, którą możemy sterować z poziomu tutaj panelu oraz dotykowo, dwustrefowa. To jak już jesteśmy przy ekraniku, no to tak, radio, media, czyli wszystkie wejścia AUX, USB, SD, ponieważ pokażmy od razu, że Dodge w podłokietniku posiada właśnie miejsce na kartę. Podgrzewanie siedzeń. Proszę, wszystko w jednym miejscu. No i nawigacja oraz możliwość sparowania z telefonem. Ciemna taka grafitowa podsufitka, możliwość zaprogramowania otwierania bramy wjazdowej, miejsce na okulary i tutaj lusterko, jeszcze dodatkowo wysuwany fragment osłonki. To lepiej jest zrobić przy rozłożonej na bok, kiedy słońce razi nas z boku. Chciałbym pokazać jeszcze bardzo przyjemny tutaj boczek, podłokietnik, wyjątkowo mięciutki, tak samo jak ten pomiędzy fotelami. No i schowek przed pasażerem, ciekawie rozwiązany. I spore kieszenie w drzwiach. A teraz zapraszam do obejrzenia, jak wygląda przestrzeń dla pasażerów jadących z tyłu. Od razu zwróćmy uwagę, to samo mięciutkie wykończenie, nietypowe, bo miejsce na całkiem wysoką butelkę. Kanapa głęboko wyprofilowana. Sporo miejsca na nogi, kieszonka, dwa wejścia USB i podłokietnik.
a na koniec pora na bagażnik. Bardzo długi, średniej wysokości, dzielona kanapa i po dwóch stronach takie przydatne haczyki. To by było na tyle. Dziękuję za obejrzenie mojej prezentacji.